Dzień dobry, kolejny dzień Life Balance Congress 2023 rok. Zrobiłem regresję szybką i pewnie nie bez przyczyny, bo jest ze mną Adam Kin, który zajmuje się pokrewnymi tematami do tego, czym zajmujemy się w Inner War Saga, ale w trochę inny sposób i właśnie dlatego spotkaliśmy się tutaj, żeby wymienić się doświadczeniami i mam nadzieję, że też dla korzyści i pożytku wszystkich obserwujących, zarówno twoich, Adamie, jak i moich. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam cię. Cześć, Pawle. Miło mi cię poznać. Miło mi cię wikingu, polski wikingu poznać. Dziękuję. Przyznam szczerze, że nie dałem rady dotrzeć na twoje wystąpienie. Jeszcze masz szansę? Jeszcze mam dzisiaj szansę, bo dopiero dzisiaj je masz. Dobrze, czyli mi źle przekazali. Tak, a temat będzie gruby, bo będzie temat, który dotyczy, myślę, większości społeczeństwa, czy się do tego przyznajemy, czy nie. To jest seks, drugs i rock and roll, no nie? Super. Czyli kultura uzależnień, współuzależnień. To, gdzie mylimy przyjemność z miłością i nawet o tym nie wiemy i dążymy do więcej. I jak nie złapiemy się w tej cienkiej granicy, to po to lecimy, nie? Szalenie bliski mi temat. Przeżywałem to na własnej skórze, mam to rozpoznane, więc wiem, o czym mówisz. Także nie wiem, jak wygląda grafik na dzisiaj, ale jeżeli o 17.30 będę wolny, na pewno będę chciał przyjść. Ale dobrze się składa, bo możemy pogadać na świeżo. Możemy. Więc słuchaj, może zacznijmy sobie od takiej ramy. Jak byś mógł scharakteryzować twoje podejście do pracy z umysłem w kilku po prostu słowach? Wiesz co, moje podejście do pracy z umysłem opiera się głównie na wglądzie, tak zwanej introspekcji, to jest takie pojęcie psychologiczne według Freuda, według Junga, mimo introspekcji, czyli rozpoznaniu, jest takie bardzo fajne powiedzenie w świecie rozwoju, głównie rozwoju duchowego, to jakby to jest, że tak powiem, bardzo gdzieś tam popularne, że masz w sobie wszystkie odpowiedzi, wszystko jest w tobie. Niestety zrobiła się z tego taka trochę popkultura, czyli wszyscy mówią, ja wiem najlepiej, a kompletnie nie chodzi o to, ja wiem jak najlepiej, tylko o to, żeby rzeczywiście zajrzeć do siebie, zadać sobie konkretne pytania poprzez najpierw samoobserwację, czyli zauważyć, że gdzieś siebie sabotuję, że gdzieś czegoś nie robię, że gdzieś mam jakieś mechanizmy, tak? I jeżeli nie zadam sobie pytania poprzez samoobserwację i potem konkretne pytanie, dlaczego ja to robię? Oczywiście to jest pierwsze pytanie, potem jest tak zwana metodologia pana Toyoty, tak? Czyli 5 razy dlaczego, wchodzisz głębiej. Tak. To jest chyba takie najprostsze wyjaśnienie, jak ja postrzegam pracę z podświadomością, bo to jest takie nurkowanie, jak pewnie nasi widzowie nieraz widzieli porównanie podświadomości do góry lodowej, no to każde kolejne dlaczego, czy każde kolejne jakby nie poprzestanie na odpowiedzi, która przychodzi, jest zanurkowaniem głębiej. No chyba, że pewien poziom daje na tą odpowiedź, czyli pojawiają się albo emocje, które są gdzieś nieuwolnione w ciele, czyli wyciągają nas do jakiegoś dzieciństwa, często nas regresują, tak? Więc jeżeli to jest, te emocje są uwalniane, to często jest to wystarczające, tak? Często wystarczy tam przewartościować, zobaczyć, że reakcja była nieadekwatna i tak dalej, nie? Więc odpowiadając na twoje pytanie, po pierwsze uważność na siebie samego, na swoje emocje, na swoje zachowania. Po drugie, odrobina zdrowej autorefleksji, czyli trzeba sobie tą dumę włożyć w buty, czyli te, że ja wiem najlepiej na własny temat, bo nie wiesz, skoro działasz i sabotujesz siebie, nie masz efektów, jakie byś chciał mieć, to nie wiesz. Tak. I dopiero z takim zdrowym podejściem, po uwolnieniu tej dumy, odpuszczeniu tej dumy, że okej, wiem, że nic nie wiem, zaglądasz w siebie konkretnie, najlepiej każdego dnia, na konkretny temat i rozpoznanie przyczyn to jest pierwszy krok, potem jakby już dalsza głębsza praca, bo techniki są już potem różne, mentalne techniki, jakieś klucze do pracy z podświadomością, wizualizacje i tak dalej, tak? No to już mówimy o narzędziach, natomiast dla mnie praca z podświadomością w pierwszym momencie głównie jest rozpoznanie, czyli wgląd, czyli budzenie samoświadomości. To jest w ogóle bardzo fajnie, że to poruszyłeś, też jak najbardziej to wiesz, zauważam i to jest też z drugiej strony doskonała okazja do treningu, bo to tak naprawdę jest ego, nie? Które zaczyna po prostu bronić pewnego systemu wartości, tego obrazu, który został po prostu zbudowany, który został zbudowany nieświadomie i wszystkie odpowiedzi oczywiście są w środku i między innymi rozpoznanie ego, które myśli, że wiem najlepiej i przyjrzenie przez tą iluzją jest właśnie sięganie po odpowiedź, która jest w środku. Tak. Jest tak naprawdę elementem procesu i wszystko to się niesamowicie ze sobą składa. Już warto dodefiniować, bo też widzę, że, znaczy to jest taka moja obserwacja oczywiście, być może projekcja, że czasami jak słucham różnych prowadzących prelegentów, to to jest mój odbiór, że trochę inaczej jakby myślą, mówiąc ego, nie do końca mają na myśli tego, co ja, to co ja postrzegam jako ego, tak? Dla mnie ego, tak sobie doprecyzujmy, żebyśmy też wiedzieli, że tym samym językiem mówimy, to jest mój umysł, czyli ta świadoma część głównie, plus moje ciało,
moje emocje, to jak, jako całokształt, ego, nie? Czyli ta część, która w jakiś sposób steruje nami, często nieświadomie, a to już, że tak powiem, już te podziały właśnie na podświadomość, czy też ewentualnie na świadomość w niektórych kulturach. Natomiast ego to jest ta część, która jest raczej logiczna, raczej świadoma, tak zwane ja, nie? Ja, ja jestem, ja wiem, ja potrafię i tak dalej. To wszystko, gdzie mamy jakieś identyfikacje, no to jest ego. Więc rzeczywiście jest kwestia rozpoznania, co te moje ja mówi o mnie na tych poziomach podświadomych i czego ja nie wiem na ten temat, co ono mówi, nie? Pewnie. Czyli to, czego nie jestem świadomy, a to jest i to zaplecza sabotuje. Dokładnie tak. Ja, jeżeli chodzi o ego z kolei, bardzo dużo mi dała lektura Ramana Maharishiego. Nie wiem, czy miałeś styczność z gościem. Znaczy, jest mi znane jako autor, natomiast osobiście nie studiowałem. Ja ostatnie lata bardzo mocno fokusuję się na naukach doktora Hawkinsa. Jest mi to bliższe z tego punktu widzenia, że... W bardziej zachodniej, nie? Dokładnie. Wprowadził to do kultury zachodniej praktycznie wszystko, co jest w kulturze wschodniej. I mało tego, przypuścił to przez psychiatrię, czyli dziedzinę, która jest już dziedziną nauki. Pewnie. Ramana definiował ego jako myśl o ja. Myśl o ja. Czyli poniekąd mówimy o tym samym. Tak. Gdy myślisz ja, to już jesteś w ego, nie? Ja bym właśnie zaznaczał, że to, kim naprawdę jesteś, nie? Czy to, czym naprawdę jesteś, kryje się właśnie pod tą myślą o ja. Myśl o ja, o tej właśnie odrębności, jest początkiem tak naprawdę całego umysłu, ego i wszystkiego po kolei, co się potem wiąże ze wszystkimi problemami, z którymi tak naprawdę walczymy potem, które wynikają z błędnej po prostu tożsamości, która została zbudowana. I to on tak naprawdę się skupia na wejściu na tą najgłębszą warstwę. Oczywiście chodzi mu, wiesz, o osiągnięcie oświecenia, co niekoniecznie musi być atrakcyjnym celem dla każdej osoby, która trafia, żeby coś w swoim życiu naprawić. Także można by w sumie nawet spojrzeć na to, że to ego będzie miało bardzo wiele poziomów i pytanie, który poziom nas tym wszystkim tutaj interesuje, prawda? Tak. Wiesz co, bardzo dużo osób, jak już o tym mówisz, bardzo dużo osób w pewnym momencie zamienia ego zwykłe na ego duchowe. Tak zwane spiritual ego, no tak, nie? Tak. Czyli tak, ja byłem taki niedoskonały, ale teraz jestem taki wspaniały, jestem taki uduchowiony. Patrzcie na mnie, jak ja jestem boski. A to jest ciągle ego, nie? To jest ego, poziom, powiem więcej, poziom duma, mówiąc językiem Hawkinsa, tak? Czyli budowanie siebie, jakby nadbudowywanie poprzez pryzmat tak naprawdę zaniżonej się własnej wartości. Natomiast potrzeba takiego nadbudowania, patrzcie, jaki jestem wspaniały, nie? Patrzcie, wiesz, jak się wyróżniam, nie? To jest to jest właśnie to, o czym mówimy, nie? Czyli tendencja do zastępowania zwykłego ego egiem duchowym, co jest, bym powiedział, w niektórych momentach może być wręcz bardziej groźne, jakby być bardziej zwodnicze w rozumieniu praktyk rozwojowych, czy to rozwoju duchowego, czy to rozwoju mentalnego, niż taka świadomość, okej, no wiem, że jestem szarym żuczkiem, ale chcę coś zmienić, nie? Ja uwielbiam właśnie te meandry umysłu, nie? Że wiesz, te wszystkie tak zwane, można na to patrzeć w ten sposób, te wszystkie pułapki, nie, umysłu, które się tutaj pojawiają i samo ich rozpoznawanie, to jest chyba coś, co najwięcej mi w życiu dało mi największe zmiany. I ja tym samym właśnie doszedłem w którymś momencie do takiego wniosku, że tak naprawdę praca z podświadomością, żeby faktycznie coś zmieniła, musi się przekładać na rozwój właśnie poziomu świadomości. To, co my sobie grzebiemy w regresji, nie? Tak. W umyśle, to, co sobie grzebiemy za pomocą różnych wizualizacji i tak dalej, jeżeli nie przekłada się na zmianę twojego poziomu świadomości, tej perspektywy patrzenia na rzeczy, na siebie, na wszechświat, nie wywołuje żadnej zmiany. Może wywołać pozorną zmianę. My możemy odinstalować program z umysłu podświadomego, ale umysł znajdzie sobie inny program, który będzie spójny z poziomem świadomości. Poziomy świadomości. Więc tak naprawdę wyjście z jakichkolwiek problemów, też właśnie fajnie przed rozmową, na początku rozmowy zaznaczyłeś o wiesz, temacie swojej prelekcji, czyli o tej kulturze sex, drugs, rock and roll, uzależnienia i ta iluzja tak naprawdę miłości, która się kryje w przyjemności, to jest dokładnie to. Nie jesteś w stanie z tego wyjść, dopóki nie zmieni się twoja świadomość. Wyłączenie ćpania na poziomie podświadomym sprawi, że zaczniesz coś innego ćpać. Dokładnie. Nie? Dokładnie. Zastępujesz jedną używkę drugą, dopóki nie zniknie program, który to wywołuje. I nie musi to być nawet używka. To może być jakaś czynność, to może być coś mniej dosłownego, tylko chodzi o samą energię, w której pracujesz ze swoim życiem, czy energię, w której po prostu przechodzisz przez swoje życie. Nie? Wiesz, w duchowości jest takie pojęcie jak głęboka tęsknota za Bogiem, że mamy w sobie ten taki, te poczucie takiego ssania, poczucie pewnego braku, którą
o której mówią nawet już bardzo świadomi mistycy, tak? bo my na naszym poziomie takim troszeczkę niższym, nazwijmy to, niższy poziom świadomości, no to definiujemy to jeszcze poprzez, okej, mama mnie nie kochała, tato, mam jakąś traumę z dzieciństwa, trzeba to przepracować i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiedząc o tym, zaczynamy szukać zastępczaków, tak? Tak. No to może seks, no to może uznanie, może publika, tak? może pieniądze, nie? Może i tak dalej, i tak dalej. Potrzeba miłości niezaspokojona, mówiąc tak najogólniej. Mhm. I teraz, dopóki nie zmieni się poziom świadomości, czyli tak, zobacz, przeciętny Kowalski szuka miłości na zewnątrz. Mhm. Nawet jak ja powiem przeciętnemu Kowalskiemu, szukaj jej w środku, to on zamknie oczy i będzie próbował coś tam nie robić. Nie ma pojęcia, co zrobić. Ale dalej będzie tak naprawdę miał potrzebę, żeby go uznali, akceptowali, kochali, tak. Będzie się denerwował i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ta właśnie praca, między innymi mentalna, czyli medytacja, bo to jest mimo wszystko praca mentalna, tak? Modlitwa, to już jest bardziej praca duchowa, ale ona jest mimo wszystko, ona się łączy z pracą mentalną. Tak. Bo przecież słowa mają moc. To co wypowiadasz nawet w myślach, no to pojawia się obraz w umyśle, tak? Tak. No, to jest oczywiste. Więc nawet modlitwa jakby jest formą pracy mentalnej. Oczywiście, gdy do tego dokładamy intencję, czyli tą, nazwijmy to taką energię duchową, no to jeżeli ty na przykład masz intencję bycia lepszym człowiekiem, czyli tu już wchodzimy w takie, nazwijmy to, duchowe wymiary, to to stopniowo zabiera cię w górę. Ale po drodze pojawiają się emocje, pojawia się wszystko to, co nieprzepracowane, cały cień, jakby to powiedział Jung, tak? Tak? I oczyszczenie tego sprawia, że dopiero te filtry odpadają. Mhm. Ale co z tego, że ci odpadną filtry, jeżeli nie ugruntujesz sobie na przykład, że okej, cała miłość, której szukam, jest we mnie, tak? Nie zaczniesz jakby pracować znowuż technikami mentalnymi albo różnymi narzędziami, czasami pracy z ciałem, ukochania siebie i nie zorientujesz się, o co chodzi, a tego ci nikt nie powie. To po prostu musisz robić i nagle zrozumiesz, ach, to o to chodziło. I to jest ta zmiana, Hawkins nazywa to poziom być, czyli i dopiero gdy ci przekliknie jakby te styki, jak ja to mówię, łączą się dwa neuronki, które do tej pory nie były połączone, coś się zadziewa, ty masz nagle lepszą relację z sobą i ty nagle patrzysz na ludzi i mówisz, w zasadzie to mi jest tak dobrze z samym sobą, że ja nie potrzebuję twojej akceptacji czy uznania. Nie? Tak. I tu się zmienia poziom być, wtedy zmienia się twoje na przykład działanie, czyli na przykład nie szukasz akceptacji, czyli znika ci lęki przed tym, żeby, nie wiem, napisać książkę albo żeby wyjść na scenę. I tak dalej, nie? Pewnie. I to jest to, o czym ty jakby, nie wiem, czy mówię, może trochę innym językiem, ale generalnie o tym samym, czyli o tej zmianie poziomu świadomości, tylko to, co ja tu próbuję uzupełnić, to jest ten tak zwany poziom być, Hawkins mówił, tak? Żeby najpierw trzeba być, stać się osobą poprzez właśnie zmianę mentalną, zmianę energii, postawy między innymi, czyli wiesz, jak ty twierdzisz, że chcesz być zdrowy, ale na przykład ćpasz, chlejesz i na przykład, wiesz, nie dbasz o siebie, nie uprawiasz żadnego sportu, tak? Śpisz, nie wiem, o drugiej się kładzie spać, o piątej wstajesz, nie wysypiasz się i tak dalej, no to widać, że to, co mówisz, nie jest spójne z wartością. Czyli ten poziom być jakby jest zupełnie nieadekwatny. I dopóki nie przewartościujesz, czyli znowuż kwestia tego, czasami na bazie przeciwstawień, to znowuż forma pracy jest różna, bo każdy będzie potrzebował czegoś innego. Jeżeli ty nie poczujesz wewnętrznie, że kurde, okej, no zaniedbałem to zdrowie, albo no byłem, wiesz, jakiś takim, no słabo to było u mnie, że zaniedbywałem, wybieram od razu tą wartość, zaczynasz nią kierować się w życiu i twój poziom być się zmienia, to ty nagle łatwiej wybierasz sport, żeby się szybciej położyć spać. Dlaczego? Bo twoje dlaczego się zmieniło, nie? Czyli to nie było na zasadzie, ach, fajnie by było, chciałbym być zdrowszy, ach, fajnie by było, chciałbym mieć i tak dalej, nie? Bo to jak działasz, pokazuje, w co wierzysz, jakie są twoje wartości, a nie na odwrót, nie? Więc poziom być zmienia się, gdy w wyniku właśnie tych wszystkich praktyk rozwojowych, mentalnych, treningu mentalnego, czasem hipnozy, która jest przydatna, bo wiem, że ty się w dużej mierze tym zajmujesz. Tak. I będę za chwilę do ciebie jedno pytanie o hipnozę, bo chciałbym to odczarować troszeczkę, tą hipnozę, bo bardzo dużo mam, ja się spotykam z tym. Ale zanim domknijmy tą myśl. Myślę, że domknięciem tej myśli jest to, że wszystkie techniki mentalne, które mamy, one prowadzą nas do doświadczenia. Bo ja zauważyłem, wiesz, taka rzecz, która mi otworzyła mocno oczy, to to, że
nie jesteś sobie w stanie wyobrazić wyższego poziomu świadomości niż ten, który teraz masz, bo możesz sobie wyobrazić tylko takie rzeczy, do których masz już sobie zasoby. I tutaj jest jakby ciemna, jasna strona tego. Jasna strona polega na tym, że to, co potrafisz sobie wyobrazić, to już możesz być tym, już możesz tym być i nie potrzebujesz wcale się w żaden sposób dodatkowo rozwijać. Jeżeli potrafisz sobie wyobrazić bycie kochanym, czy kochać, czy jeżeli potrafisz sobie wyobrazić bycie zorganizowanym, czy pewnym siebie, to już to w sobie masz, po prostu trzeba jakby zasłony umysłu odgarnąć, tak. Ale druga sprawa jest taka, że jeżeli czegoś nie umiesz sobie wyobrazić, to będziesz potrzebować doświadczenia, które cię tam zabierze i do tego potrzebujemy bardzo wielu różnych technik mentalnych. Dla każdego człowieka to będzie inne podejście, dlatego też zawsze utrzymuję nie na jednej szkoły, z której można się nauczyć wszystkiego, dlatego też zależy mi na pokazywaniu różnych punktów widzenia i na takim, wiesz, eklektyzmie tak naprawdę terapeutycznym, można tak, powiedzieć. Tak. Bo tak naprawdę wracając do Maharishiego, nie? Maharishi mówił, słuchaj, nie masz żadnej innej roboty do zrobienia, jak do doświadczenia tego, kto doświadcza, nie? Czyli wiesz, jeżeli znajdziesz źródło myśli o ja, to rozpłynie się twoje ego, rozpłynie się twój umysł i ty się rozpłyniesz, bo zdasz sobie sprawę, że jesteś wszystkim i wszystko zawiera się w tobie, nie? I to nie ma żadnej innej roboty. Maharishi mówi, wystarczy spojrzeć i zobaczyć źródło myśli o ja, nie? Ale dla większości ludzi, dla przytłaczającej większości ludzi będzie potrzebna seria doświadczeń po drodze i dlatego produkujemy niezliczone ilości różnych metodyk, nie? Które mogą nas doprowadzić do kolejnych poziomów. Ustawiamy to w różny sposób, układamy, budujemy modele i wykonujemy różne ćwiczenia, czy stosujemy różne metody i nie zawsze jedna metoda jest w stanie zabrać cię tak naprawdę do celu i nie zawsze jeden człowiek jest w stanie ci przedstawić wszystko od A do Z, żeby zabrać cię tam, gdzie chcesz się dostać. I tu bardzo pięknie mówisz o kooperatywie różnego rodzaju. Dokładnie wychodzę z tego samego założenia, że czasami jest, że tak naprawdę nie ma konkurencji, tak? Bo ty masz pewien swój mindset, z którego wyrastasz i osoby, które mają podobny schemat programów albo trudności, tak, przez które przechodziłeś, dla nich będziesz atrakcyjny. Oni nie będą wiedziały dlaczego. To się dzieje właśnie podświadomie, że oni czują, że mają pracować z tobą. Tak. I podobnie jest ze mną, że przychodzi miliony osób, ale na pracę decydują się osoby, mówią, nie wiem, co mnie przyciągnęło. Tak. I potem się okazuje, że ja potrafię z tych osób czytać tak, jakbym czytał z własnego wnętrza. Bo te osoby są w miejscu albo doświadczają myśli czy też emocji, których ja doświadczałem. Więc jakby wiesz, o co chodzi. Drogę, którą przeszedłem, mówię, okej, dobra, daj łapkę, idziemy teraz, ja ci pokażę, nie? Ja za ciebie nie przejdę, musisz to zrobić sam, ale ja ci pokażę, nie? Bo ktoś mi coś zgłasza, jakiś sabotaż, no mówię, okej, to jest normalne, ja też to miałem. Tak, doświadczyłeś tego, nie? Dokładnie. Mówisz w poziomie zupełnie innej energii. W zasadzie spoko, no byłem tam, nie ma problemu, nie? To jest też bardzo, bardzo, bardzo fajny case, bo tutaj jest też ciekawa pułapka ego z kolei z poziomu terapeuty, nie? Kiedyś czytałem nawet taką metaanalizę, że hipnotyzerzy, nie, czy hipnoterapeuci to jest najbardziej egotyczna grupa terapeutów, najbardziej narażona na problemy właśnie, wiesz, w ego. I też kiedyś właśnie miałem takie myśli, że wiesz, jeżeli hipnozą jesteś w stanie zrobić tak pewien temat, to wiesz, to każda inna terapia to jest... A potem, z biegiem lat, jak zacząłem zauważyć, jak naprawdę to działa, nie? Że na przykład ja jestem w stanie zrobić od tak, bo gość jest po 5 latach terapii z kimś innym i ktoś mu to już poukładał, a ja mogę mu dołożyć mały klocek. To nie jest tak, że ja robię mu proces, tylko że byłem pewnym elementem w całym tym procesie. I mówię też o tym właśnie dlatego, że poruszyłeś fajny temat z tym brakiem konkurencji. Konkurencja to jest w ogóle wymysł starych czasów, nie? Który wyrasta po prostu z tej perspektywy, wiesz, ego. Nie? Że wiesz, są lepsi, gorsi, lepsze, gorsze metody, nie? I tak dalej, i tak dalej. A to wyrasta tak naprawdę właśnie z tego braku i niedostatku, o którym rozmawialiśmy na początku. Jeżeli ja się czuję niedostatecznie dobry, to ja potrzebuję na przykład z tobą konkurować. Ja muszę się mierzyć, wiesz, na to, kto ma lepszą terapię, kto ma więcej klientów i się bać na przykład, żeby pan Adam mi nie zabrał, kurde, klienta, nie? Jak powie troszeczkę za dużo, nie? Albo ktoś pomyśli, że pan Adam jest bardziej skuteczny niż ja, to jeszcze ode mnie odejdą, nie? Zobacz, jakie to jest chore tak naprawdę w tej perspektywy, w której już jesteś. I ja się tak cieszę, że miałem, wiesz, dane mi było doświadczyć tego wszystkiego, co się przekłada na po prostu poczucie takiej głębokiej wolności, że możesz tak naprawdę robić wszystko, nie musisz się niczym przejmować,
masz, wiesz, dzięki temu głęboki kontakt z intuicją i z sercem. Jeżeli tylko czujesz, że to, co robisz, jest git, to możesz temu wszystkiemu zaufać i naprawdę nic złego się nie wydarzy, a jeżeli się wydarzy, to tylko po to, żeby ci coś jeszcze głębszego uświadomić i żebyś był za chwilę w jeszcze fajniejszym miejscu, niż jesteś teraz. Dokładnie tak. Mm. Pawle, teraz ja ci zadam pytanie. Śmiało. Czym dla ciebie, albo jak ty definiujesz, jesteś profesjonalnym hipnotyzerem, hipnozę? Czym dla ciebie jest hipnoza? Jaka jest definicja hipnozy według ciebie? Ponieważ czasami spotykam się z czymś takim, że ktoś się mnie pyta, czy to, co ja robię, jest hipnozą, a ja wiem, że nie jest to hipnozą w rozumieniu takim, jak ja rozumiem hipnozę. I gdy pytam kogoś, czym dla ciebie jest hipnoza, jak to przebiegało, powiedz mi, to ja ci powiem, czy to jest hipnoza, z mojej perspektywy oczywiście. Pewnie. Osoba mówi, no kazali mi zamknąć oczy, przypomnieć sobie coś i sobie coś wyobrażać i powiedzieli ewentualnie, że mam, co mam powiedzieć tej osobie, ewentualnie miałem wziąć wdech i wydech i tak dalej, i tak dalej, no nie? Ale ja mówię, czy byłeś cały czas świadomy tego, co się dzieje? Tak, cały czas wszystko wiedziałem, mogłem otworzyć oczy i tak dalej. Ja mówię, to dla mnie to nie była hipnoza. Jakie jest twoje stanowisko, a potem ci powiem, skąd, jakby skąd wynika to, że dla mnie to nie jest hipnozą. Wiem doskonale, o czym mówisz. Ostatnio bardzo często o tym myślę, więc nie mam krótkiej odpowiedzi. Jeżeli pozwolisz, to wyrzucę cały wątek, tak? Dajesz. Po pierwsze, hipnoza dla mnie to jest, ja to często mówię, taki wykastrowany, ubrany w garnitur szamanizm, nie? Okay. Który jest po prostu łatwiejszy do przełknięcia dla zachodniego umysłu. Po drugie, widzę ogromną różnicę pomiędzy taką klasyczną hipnozą, która wychodzi z trochę innych czasów, a tym, co dzisiaj się nazywa hipnozą. Bo teraz, jeżeli się cofniemy na przykład o 50 czy 60 lat do tyłu, to mamy do czynienia z dużo mniej świadomym społeczeństwem. Z większością ludzi, którzy w ogóle nie rozumie, czym jest świadomość, czym jest podświadomość, która patrzy, wiesz, w zupełnie inny sposób na siebie i na swój umysł. Jeżeli taki człowiek do mnie przychodzi, to ja pracując z nim w hipnozie będę chciał wprowadzić go w taki trans, żeby całkowicie jakby oddał mi kontrolę, żeby stał się, wiesz, totalnie poddany temu wszystkiemu, żeby, wiesz, wgrać po prostu hurtem różnego rodzaju sugestie, żeby mu pomóc. Natomiast ja w taki sposób w ogóle nie pracuję, bo w momencie, w którym ty jako hipnotyzowany zaczynasz wiedzieć, że w hipnozie jesteś w stanie utrzymać świadomość, że jesteś w stanie mieć nad tym kontrolę, że nie musisz mi tego oddawać, że nie jestem w stanie ci w ogóle wgrać czegokolwiek, czego byś nie chciał, żebym ci wgrał, to ta hipnoza przestaje być w stanie w ogóle w taki sposób zadziałać. Ja mogę wtedy stanąć na głowie, ja już żadnej kontroli nad tobą nie przejmę. I co więcej, ja uważam, że hipnoza, która działa na zasadzie sugestii, na zasadzie, wiesz, wizualizacji, to jest, wiesz, to jest fajny bajer, nie? Ale narzędzie terapeutyczne jest to mierne dla mnie. Dla mnie potęga hipnozy polega na współpracy z osobą, z którą pracuję, czyli dla mnie hipnoza to jest narzędzie, które pozwala pomóc mi zaprowadzić osobę do doświadczenia, które może rozwinąć jej świadomość. Czyli dla mnie hipnoza to jest przede wszystkim podróżowanie po umyśle do źródła, do praprzyczyny, a właściwie przyczyny, na którą ta osoba jest gotowa, do zobaczenia jej, spojrzenia na to z różnych perspektyw, z perspektywy na przykład mamy, taty, wiesz, przodka, tej perspektywy, takiej perspektywy i tym samym zbudowania poziomu świadomości, czyli raz, że uświadomienia sobie, o co tu w ogóle chodzi, a dwa, zmodyfikowania zapisów pamięci, czyli nastrojeniu naszej automatycznej maszyny w trochę inny sposób, zgodny z tym nowym poziomem postrzegania całej tej sytuacji. Ja w ten sposób patrzę na hipnozę i zdaję sobie sprawę, że w ujęciu takim klasycznym to już hipnoza nie jest, tylko jest to praca, która wybiega poza te ramy. I ja używam na przykład osobiście terminu hipnoza tylko i wyłącznie z tego powodu, że jest to coś, co ludzie mniej więcej już gdzieś tam znają. Jest to jakaś, wiesz, etykietka, którą można przypisać i można z tego po prostu startować i wchodzić głębiej. I ja uważam, że jak już pracujemy z podświadomością, to powinniśmy brać pod uwagę tą zmieniającą się dynamikę czasu, zmieniającą się energię całego świata, i po prostu uświadamiać ludzi, jak to działa, bo to nas wprowadza do mojej kolejnej definicji hipnozy. Hipnoza to jest po prostu uświadomienie sobie tych procesów, które na co dzień zachodzą i tak w twojej głowie. Nie odkrywamy niczego nowego, tylko coś, co w tle do tej pory działało. Uświadamiasz sobie cały proces i świadomie wprowadzasz zmiany w algorytmie, którego używa twój umysł. Czyli idziesz przez życie, natrafiasz na bodziec, na przykład na rozmowę z panem Adamem i mój umysł musi mi teraz wymyślić, jak się mam zachować, żeby przeżyć. Przeszukuje bibliotekę wspomnień i na przykład przypomina się mu,
że kiedyś poczułem się gorszy. Więc zaczynam się kurczyć sobie i zaczynam bardzo mocno uważać, żeby nie wypaść źle i zaczynam sobie sabotować proces, tak? Ale to, co się dzieje, to mój umysł próbuje mnie tylko uchronić przed ryzykiem wystąpienia bólu. I ten proces się zawsze dzieje. Ja po prostu dzięki hipnozie mogę zobaczyć i stwierdzić, o cholera, ja się źle z tobą czuję, bo jak miałem 4 lata, to coś się wydarzyło. Tylko czy to faktycznie świadczyło o mnie, że ja byłem niedostatecznie dobry? No nie. Teraz to rozumiem inaczej, czyli zawsze we mną było okej. Aktualizuję program i muszę się czuć inaczej, bo umysł zawsze dąży do tego, żeby mnie chronić, chociaż często ma bardzo nieaktualne programy wynikające z zupełnie innego poziomu świadomości. Nie? Także tak w obszernym wytłumaczeniu dla mnie tym jest hipnoza i na sam koniec jest też dla mnie narzędziem, które uważam, że każdy powinien znać. Każdy powinien być w stanie samodzielnie ze sobą w stanie transu pracować, bo jest to narzędzie, które doprowadza nas do po prostu całkowitej wolności. Zapytałem kiedyś mojego mentora na temat właśnie hipnozy, bo też miałem dylematy, podobne pytania zadałem mu jak tobie. I on powiedział, że tak, problem polega na tym, że pewnego dnia pan Milton Erickson po prostu namieszał, wrzucając do jednego worka transy, hipnozę, medytacje, tak? Mm-hmm. Jakieś właśnie procesy introspekcji, czyli wglądów takich, tak. takich osobistych poprzez stany alfa. Wszystko to nazwał hipnozą, ogólnie jako hipnoza, tak? Czyli odmieniony stan umysłu. Podczas gdy z punktu widzenia starych nauk, jakichś tam prastarych, powiedziałbym wręcz jakichś egipskich i tak dalej, czyli rzeczy, które się działy od setek lat, tak? Tak. Poprzez właśnie czy starożytnych wręcz szamanów, mędrców, tych wszystkich, wiesz, tak. czy to klasztornych, czy to jakichś do tych wtajemniczonych tak zwanych, tak? No to hipnoza, zobacz, nawet wiem, że wojsko się w ten sposób szkoliło, tak zwane najlepsi mordercy, zabójcy to byli ci, którzy nie wiedzieli, tak? Mhm. Czyli w momencie, kiedy dostajesz jakby trigger, punkt, który cię odpala, tak. odpala cię program i ty na przykład zaczynasz zachowywać się inaczej, tak. zgodnie z nowym programem, tak? I nie masz na to wpływu. Tak. I dla mnie to jest hipnozą. Podczas gdy w rzeczywistości, jakby gdy jesteś programowany, to nie jesteś do końca świadomy, czyli tracisz świadomość, czyli świadomość ci się zawęża, tak? I to jest hipnoza, dla mnie oczywiście, to jest hipnoza, gdy świadomość ci się zawęża. W momencie, kiedy ty masz wglądy, gdy ktoś ci mówi, okej, oddychaj głęboko, wycisz się, tak? Gdy odliczysz od 5 do 1, cofniesz się, i tak, bo co, na to też są różne techniki, różne formuły, cofniesz się wstecz, przypomnisz sobie o czymś, albo przyniesiesz się gdzieś tam, tak? No to ja jestem świadomy, aha, okej, to i teraz mogę sobie wstać, otworzyć oczy, zapisać to, co widziałem, to dla mnie to nie jest hipnozą, to rzeczywiście daje możliwość poszerzenia mojego wglądu, tak, wiedzy o sobie, to jest poszerzenie, daje możliwość poszerzenia samoświadomości, podczas gdy zrobimy coś, co teraz potocznie się nazywa hipnozą sceniczną, tak, czyli zobacz na wahadełko w ogóle, gdy robisz się, masz ciężkie oczy, robisz się senny, nie macie, nie, jesteś kurczakiem, no nie, gościu potem się budzi z takich hipnozy i on nie pamięta, co on wyczyniał. I to dla mnie jest hipnozą. Tam nie ma świadomości, tam jest totalne odcięcie od świadomości, tam jest mechaniczne odtwarzanie programów włożonych komuś do głowy poprzez hipnozę. Tam. I w takiej hipnozie jest pewne zagrożenie, to tak sobie powiedzmy. Już wiem, że nie robisz takiej hipnozy, bo tu wyjaśniłeś, więc możemy sobie bezpiecznie powiedzieć. Przykłady były takie, że osoby, które nie chciały włożyć pracy osobistej w zmianę mentalną, w trening mentalny, stwierdziły, że usuną sobie nałóg nikotynowy poprzez hipnozę. Niefortunnie dobrał hipnotyzera, który nie do końca wiedział, jak sformułować jakby te sugestie posthipnotyczne. W związku z czym działa się sytuacja w Katowicach, w związku z czym w Spodku, dużo smogu, to były lata jeszcze 80. mniej więcej, bo stąd ta historia pochodzi. I hipnotyzer wprowadził taką sugestię. Gdy poczujesz dym, zrobi ci się niedobrze, nie będziesz mieć ochoty palić. Będzie cię brało na wymioty, no nie? Miało być obrzydzenie tytoniu, dymu nikotynowego i tak dalej. Po czym gościu wychodzi, wiesz, na dwór, zaciągnął się 2 razy z rury samochodów i wiesz, z kominów w ogóle, wiesz, okres zimowy, więc dużo się kopciło. I jeszcze nie zdążył wyjść dobrze, jak że tak powiem, na ulicę, już miał odruchy wymiotne. Tak? Więc ewidentnie pokazało to, że musiał wrócić, musiał zostać przeprogramowany. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że hipnoza w tym rozumieniu to jest takie jakby nałożenie program na program, trochę jakby warstwa na warstwę. I uwaga, jeżeli to dotyczyło jakiejś sytuacji traumatycznej i ktoś próbuje traumę usunąć hipnozą, jakby bez przewartościowania tego, co się wydarzyło,
tamtego poziomu świadomości, to w momencie, kiedy bodziec, który triggeruje stary program, jest silny, może wybić ponad stary, ponad nowy program. Że tak. I następuje do pomieszania programów. Tak. Totalnie, nie? I jest jakby jest większe pomieszanie w głowie, niż to jest tego warte. Tak. Więc to dla naszych słuchaczy, naszych widzów, uważajcie, dopytujcie, co terapeuta, którego wybieracie, co ma na myśli, mówiąc hipnoza, jakie ma pod tym pojęcie. Jeżeli my jesteście tam świadomi tego, co się dzieje, jeżeli jesteście w pełni świadomi procesu od A do Z, nie tracicie świadomości ani na chwilę, to w tym momencie wiecie, że to jest dla was bezpieczne i są to formy pracy, głębokiej pracy z umysłem, a nie hipnozy w rozumieniu chciałbym też zaznaczyć, że ta forma hipnozy, o której mówisz, czyli wiesz, pełna odcina i programowanie jest możliwe tylko w momencie, w którym nie zdajesz sobie z tego sprawy, czym jest hipnoza. Dlatego na przykład ja zanim w ogóle przystępuję do pracy indywidualnej, przepuszczam człowieka przez dwugodzinny taki kurs przygotowawczy, gdzie mówię, czym jest hipnoza, czym nie jest, jak będziemy pracowali, jak wygląda nasz proces. Wykładam wszystkie swoje, że tak powiem, tajemnice na stół i jeszcze uczę, w jaki sposób samodzielnie się wprowadzić w ten stan, którego potrzebujemy na sesji i informuję o tym wszystkim, że w każdej chwili, jeżeli cokolwiek ci się nie spodoba, będziesz się czuł zagrożony, będziesz czuł, że to nie jest dla ciebie, ty możesz samodzielnie otworzyć oczy i jeżeli czegoś nie chcesz, żeby się wgrało, to nie wgramy. I wtedy dla mnie to jest proces bezpieczny, w którym w ogóle możemy jakkolwiek wchodzić, nie? Bo przejęcie kontroli sceniczna jest tego typu hipnoza tylko możliwa, jak nie kumasz, jak to działa. Jeżeli już wiesz, o co chodzi, to może mieć najlepszego hipnotyzera przed sobą. Jeżeli masz to przekonanie, że on nie może ci nic zrobić, to nic ci nie zrobi. Właśnie. Nie? Pytanie jeszcze, jaki jest mindset na starcie w umyśle człowieka? Tak. Bo jeżeli jest tak zwany mindset niewolnika w cudzysłowie, tak, to on nawet może sobie myśleć o sobie, że nikt mi nic nie zrobi, ale on podświadomie odda tą moc nad sobą. Jeżeli jest słaby mentalny umysł. Tak, bo tutaj jeszcze trzeba dołożyć do tego, że potrzebne jest rozpoznanie wielu mechanizmów działania umysłu, żeby to było w pełni, że tak powiem, wiesz, żebym miał całkowicie rację w tym, co mówię, nie? Ale natomiast jak już rozumiesz te mechanizmy umysłu, które kryją się za tym, że możliwe jest zahipnotyzowanie kogoś do stanu braku świadomości i tak dalej, widzisz, jak to działa, to nikt nie jest w stanie ci tego zrobić, nie? No, ale to się właśnie kryje za tym, co mówię, nie? Że moim zdaniem hipnoza jako taka potrzebuje aktualizacji. Fajny jest ten punkt, o którym mówisz, że wiesz, że Erikson po prostu jakby pomieszał wszystkie te stany, bo tak naprawdę to, czym ja się zajmuję, to można powiedzieć, że jest to po prostu praca w głębokim stanie transu, nie? Nie ma to nic wspólnego z hipnozą na zasadzie sugestii i tak dalej. Dla mnie jest to, tak mówię, mierne narzędzie terapeutyczne. Bo to jest tylko przykrywanie programu bez zmiany poziomu świadomości, bez głębokiego zrozumienia, bez tej introspekcji, bez uwolnienia tych rzeczy, bez zaktualizowania sposobu postrzegania. Nie ma mowy o tym, żebyśmy mieli trwałą zmianę. Polecam ci tak na zakończenie. Polska książka. Tajemne moce umysłu. To był autor już nieżyjący w tej chwili, ale jak dla mnie bardzo duży autorytet. Świetnie zebrał i opisał pewne rzeczy, które się wywodzą z różnych kultur, również jakby z meandrów duchowości i właśnie bardzo fajnie opisuje różnego rodzaju praktyki, które są postrzegane jako duchowe lub mentalne, a które mogą inklinować negatywne skutki natury właśnie duchowo-mentalnej również. Pewnie. Także tajemne moce umysłu, jak będziesz chciał, to tam podpowiem ci coś więcej na ten temat jeszcze, a to myślę, że pewnie już poza anteną. Paweł, dzięki serdecznie, mam nadzieję, dziękuję, że jeszcze będziemy mieli okazję. Ja również mam nadzieję. Dostałem jeszcze tutaj dwie książeczki, tak jest, od Adama, także koniecznie sprawdźcie. Link jedna jest tutaj o treningu mentalnym, druga jest właśnie o technikach uwalniania emocji, czyli pracy z emocjami, bo to jest bardzo ważne i powiedziałbym, świetnie uzupełnia pracę w głębokim treningu mentalnym. Tak jest, hipnozę. U mnie też jest to jedno z podstawowych narzędzi. Uwalnianie emocji czy pozwalania, by się rozpływały w przestrzeni, jak dokładnie to mówią tak buddyści, dokładnie, bo technika tak jest stara, ma wiele tysięcy lat, tak, spopularyzował nic ją nie jest, tylko trzeba ją było dobrze opisać, dokładnie, tak, żeby była przystępna. I hipnoza też nie jest niczym nowym, tak naprawdę, jeżeli już się rozumie naturę umysłu, to nie da się inaczej pracować z umysłem, jak to, o czym rozmawiamy. Możemy to po prostu ubrać w trochę inny sposób, zrobić trochę inny proces tego wszystkiego, inaczej to wytłumaczyć, pozwolić na inne troszkę zrozumienie, ale umysł w ten sposób operuje w prawo przyczyny i skutku. Możemy to nazwać też karmą, tak? I w karmy, czy prawa przyczyny i skutku, możecie zwolnić tylko jedna rzecz. Głęboka zmiana poziomu postrzegania, czyli tak, poziomu świadomości. Wszystkie metody do tego się wprowadzają. I tak zmiana postawy, decyzja także na poziomie być, kim chcę teraz być i jak chcę teraz żyć i jak postępować względem ludzi. Pewnie. Nie? Czyli refleksja nad sobą tak naprawdę. Super.
Dzięki serdecznie. Dzięki jeszcze raz. Piąteczka. Do zobaczenia.